Dzisiaj jesteśmy w Austrii na skoczni Bischofshofen. Muszę powiedzieć, że wyjście tutaj trochę zabiera energii. Skoczkowie jadą specjalną windą. A co to ma wspólnego z dzisiejszym tekstem? Posłuchajcie sami. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, która zwana jest po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek? Co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Jestem pod ogromnym wrażeniem skoczków narciarskich, którzy w zasadzie dużą część swojego życia poświęcają na trening, żeby oddać jak najlepszy skok. W zasadzie cały sztab ludzi pracuje nad tym, by wszystkie potrzebne rzeczy do udanego skoku, a więc wybicie, najazd i jeszcze wiele innych parametrów, były jak najlepsze. Dzisiaj widzimy zupełnie w naszym tekście inną sytuację. Chciałoby się powiedzieć, że ludzie, którzy byli potrzebni temu choremu człowiekowi, by przenieść go do sadzawki, zawiedli. I często zawodzimy się na ludziach. Można by było w tym momencie powiedzieć, że człowiek, który od 38 lat był chory, był skazany tylko i wyłącznie na siebie. No ale co zrobić w tej sytuacji, kiedy tak naprawdę już nic nie zależy od ciebie? I tutaj jest niesamowita rzecz. Wtedy pojawia się Pan Bóg, pojawia się Jezus i zadaje bardzo proste pytanie: czy chcesz być zdrowy? Co można by było innego odpowiedzieć? No ale dzisiaj widzimy w tym parku ogromną mgłę. Tam na skoczni była piękna pogoda. Tutaj mamy ogromną mgłę i można by było powiedzieć, że jak zaufać, kiedy w naszym życiu na przykład jest mgła, widzimy, że wszystko nie ma sensu i w zasadzie powinniśmy się poddać. Tak po ludzku powinniśmy się poddać. No i wtedy czas na naszą wiarę. Wtedy tak naprawdę, kiedy jesteś sam, kiedy nie możesz liczyć na drugiego człowieka, wtedy musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wierzysz? Czy wierzysz w tego, który ma moc? Który ma moc zadziałać słowem, który temu człowiekowi przy sadzawce zadał pytanie, czy chcesz być zdrowy. Dzisiaj ty i ja dostajemy takie pytanie: czy wierzysz, że z Bogiem możesz przejść każdą sytuację? Wystarczy tylko zaufać i skoczyć, nawet wtedy, kiedy jest mgła.